Pozwólcie, że skupimy się na słuchaniu Bożego Słowa. Kochani, czytając Boże Słowo, w ostatnim czasie zacząłem zwracać uwagę na stawiane tam pytania. Stawiane pytania Jezusowi. Nie zawsze one są w formie pytań zakończonych pytajnikiem. Czasem to bywa zdanie twierdzące, ale w podtekście kryje się jednak chęć uzyskania odpowiedzi. I nie jestem w stanie oczywiście wszystkich pytań tutaj przytoczyć, ale postanowiłem ich pogrupować na takie trzy zasadnicze części. I chciałbym się przyjrzeć może bardziej ludziom, którzy te pytania stawiają niż samej formie pytań, ale przede wszystkim na to, co Jezus ma do zaoferowania tym trzem grupom osób. A więc pierwszy rodzaj pytań to jest od tych ludzi, którzy szukają pomocy. To jest od tych ludzi, których serce jest złamane, którzy naprawdę potrzebują ratunku. Przychodzą i wołają: Panie, czy Ty możesz mnie uzdrowić? Przychodzą i wołają: czy Ty, Panie, możesz mi pomóc? I to jest pierwsza grupa tych ludzi, którzy stawiają tego typu pytania. Drugie są zupełnie inne. To są pytania trochę konfrontacyjne. Czyli pytania, które ludzie zadają, szukając konfrontacji czy zaczepki. One brzmią między innymi w ten sposób. Dlaczego jadasz z grzesznikami? Dlaczego uczniowie twoi nie poszczą? Jaką mocą to czynisz? Dlaczego jada cię nieumytymi rękoma? Mojżesz kazał takie kamienować, a ty co mówisz? Wiele, wiele innych. I trzecia grupa. Trzecia grupa to od tych osób, które są przerażeni swoją sytuacją, które są umęczeni swoją sytuacją, które nie mają już sił dalej walczyć. I brzmią mniej więcej tak: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Albo ci uczniowie do Emaus, którzy powiedzieli: a myśmy się spodziewali, a Tyś nas, Boże, zawiódł. Albo inne słowo: Panie, to jest zdanie uczniów, Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Moi drodzy, i przypuszczam, że jak na tym miejscu, tak również wśród słuchaczy, którzy będą nas słuchać przez internet, z pewnością wielu jest pośród nas takich, którzy są w jednej z tych grup, którzy zadają jedno z tych pytań. I chciałbym, kochani, abyśmy się przyjrzeli każdej kolejnej grupie, może najdłużej tej ostatniej, ale krótko tym dwom pierwszym również. Moi drodzy, chodzi najpierw o tych ludzi, którzy przychodzą do Jezusa z wołaniem w sercu: Panie, czy Ty możesz mi pomóc? Czy jest dla mnie szansa? Czy chcesz mi pomóc? Jeśli jest ktoś na tym miejscu, to od razu zapewniam Cię, że Jezus ma dla Ciebie odpowiedź. Jesteś w najlepszym miejscu, bo Jezus chce Ci pomóc. I to pod każdym względem. Czy jesteś osobą, która poszukuje Boga? Być może widzisz, że twoje życie zmierza ku katastrofie. A powiem, że każdy, kto żyje bez Boga, zmierza ku katastrofie. Czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy jeszcze nie? Więc może jesteś na tym miejscu, czy będziesz słuchał tego przez internet i wiesz, że twoje życie nie jest z Bogiem. Że Bóg nie jest twoim Panem i Zbawicielem. Jeśli zadajesz sobie to pytanie, czy Bóg może mi przyjąć, czy Bóg może mi przebaczyć, bo może już tyle nagrzeszyłem, to wiedz, że Bóg i może, i chce. Bez względu na to, jak wygląda twoje życie. Czy wydajesz się sam sobie taki sprawiedliwy? Wydaje ci się, że przecież cóż, nikogo nie zabiłeś, nie okradłeś, ale jeśli nie znasz Pana, to jesteś w tym samym miejscu, co ten, co i zabijał, i kradł. Potrzebujemy Pana. Potrzebujemy Jezusa. Kochani, kończąc nabożeństwo w zeszłym tygodniu w ramach Dnia Pamiętania, mówiłem to zdanie, które Jezus zacytował. Cóż człowiekowi pomoże? Choćby cały świat pozyskał, a na duszę swojej szkodę poniósł. I to dotyczy również każdego z nas. I tych, którzy jesteśmy wierzącymi. Każdego z nas. To jest priorytet. To jest priorytet, że jeżeli Pana znamy, to cała reszta jest już drugorzędna. A jeśli Go nie znamy, to
to wszystko inne jest bez znaczenia. Więc odpowiedź dla nas jest, dla każdego z nas, jeśli masz pytanie, czy Jezus chce i może mnie uratować, to nie wątp to, bo On chce. Otwórzmy pierwsze miejsce. To jest z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. I tylko zacytuję, już może nawet nie omawiając wiele tej historii. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej? Czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? I teraz na ten werset szczególnie zwróćcie uwagę. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały, tłumy przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. I to jest przykład, to jest historia, kiedy Jezus okazuje przede wszystkim swoją moc nad grzechem, nad człowiekiem zgubionym. Widzicie, to oni nawet mieli inne oczekiwania. Oni raczej tylko oczekiwali tego cudu uzdrowienia. Ale Jezus pokazał, co tu jest najważniejsze. Że zbawienie człowieka jest na pierwszym miejscu. Może jesteś już człowiekiem nawróconym jakiś czas, może i długo, ale gdzieś się twoje życie niedobrze potoczyło. Coś gdzieś pękło, coś może źle zrobiłeś. Ponosisz tego konsekwencje i też zadajesz to samo pytanie. Czy dla mnie jest jeszcze ratunek? Czy dla mnie jest powrót? Nie wątp w to. Jezus czeka na każdego. Czy kogoś, kto pierwszy raz chce do Niego przyjść, czy kogoś, kto chce odnowić swoje życie z Nim. Ale ta historia mówi również jeszcze o czymś innym. Mówi o tym, że Jezus ma moc nad chorobą. Bo czytamy tutaj, że Jezus najpierw przebaczył mu grzechy, ale potem też go i uzdrowił. Więc jeśli jesteś wśród grupie ludzi, którzy może pragną uzdrowienia, może już, nie wiem, modliłeś się o swoje uzdrowienie tyle razy, może wychodziłeś na to miejsce już tyle razy, nie wątp w to, że Jezus ma moc ciebie uzdrowić. I dzisiejszego do południa również. I chciałbym, żebyśmy się na koniec tego nabożeństwa modlili o zwłaszcza tą pierwszą grupę ludzi, którą teraz omówiłem. O tych, którzy zadają te pytania, czy Jezus jest w stanie mi pomóc. Obojętnie z jakiej działki, czy zbawienia, czy odnowienia, czy uzdrowienia, czy jakiejś pomocy finansowej, czy jakichkolwiek problemów. Wierzmy w to, że On ma moc, tą samą moc, którą miał chodząc po ziemi. My to wyznajemy, my w to wierzymy, ale też i tego wielokrotnie doświadczamy. Amen. Przejdźmy może teraz do tej drugiej grupy. Troszkę trudniejsze zagadnienie. Nie chcę go szczegółowo omawiać, ale tylko chcę wzmiankować na ten temat. Wiecie, druga grupa ludzi to są ludzie, którzy nie przychodzą do Jezusa z krzykiem, bólem swojego serca, potrzebując pomocy. To są raczej ci, którzy, że tak powiem, szukają dziury w całym. To są ci, którzy może chcą oskarżać, a może chcą tylko czegoś dociekać. I przypuszczam, że może takich osób jest najmniej. Ale z drugiej strony bardzo szeroki spektrum jest tych problemów czy tych ludzi, czyli szeroki zakres tematyczny. Wiecie, i od tych, którzy jakby z jednej strony, z jednej skrajności, którzy zupełnie są daleko od Boga, którzy kpią sobie z Boga, którzy szukają tylko pretekstu do tego, żeby wyśmiewać się z Biblii i z Boga. Poprzez tych, którzy może szukają Boga, może czegoś dociekają i w nieświadomości może nie do końca rozsądne pytania zadają, ale aż po tych jakby z drugiej strony, którzy kochają Boga, którzy są Jego dziećmi, którzy chcą Mu się podobać. Problem tylko w tym, że gdzieś bardziej zapatrzeni są na
Boga w sensie na Jego sprawiedliwość, na Jego sąd, niż na Jego miłosierdzie i łaskę. I myślę, że wszystkich tych ludzi, których tu jakoś tak próbowałem opisać, znajdziemy w jednej miejscu, w jednej historii z Ewangelii Jana. W jednym tłumie, który opisuje Ewangelista Jan. Otwórzmy 8 rozdział Ewangelii Jana. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją w pośrodku. I rzekli do niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A gdy Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. Dosyć ciekawa historia i specyficzna. Otóż wyobraźmy sobie dramatyzm tej sytuacji, patrząc okiem tej przyłapanej kobiety. Gdzie w tym czasie w Izraelu zostać przyłapanym na cudzołóstwie, to po pierwsze była pewna śmierć, ale po drugie, jakiż to był straszliwy wstyd. Jakaś straszna hańba. To nie to, co w dzisiejszych czasach, że dzisiaj w świecie cudzołóstwo przestało być tak jaskrawym grzechem. Niestety staje się praktycznie normą, ale w tamtych czasach było zupełnie inaczej. Wyobraźcie sobie to straszne upokorzenie tej kobiety. A tak nawiasem mówiąc, dziwne, że ci, którzy tak bardzo pilnowali sprawiedliwości, przyprowadzili tylko tą kobietę. Przecież jeżeli był to jawny grzech cudzołóstwa, musieli ich spotkać w dwójkę. A zakon, którego oni tak bardzo domagali się, żeby został przestrzegany, mówi co innego. Trzecia Księga Mojżeszowa 20:10 mówi tak. Uwaga, jak się rozpoczyna. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Więc dziwne, że ci ludzie, którzy tę kobietę przyłapali, przyprowadzili ją samą. Ale zostawmy ten wątek. Moi drodzy, oni domagali się czegoś, co było w zakonie. Oni nie przestępowali prawa. Według zakonu mieli rację, domagając się śmierci tej kobiety. Ale widzicie, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Jezus, patrząc na tą sytuację i na tą kobietę i na tych wszystkich oskarżycieli, On chciał pomóc im wszystkim. On nie wyrzucił tych oskarżycieli precz i powiedział: idźcie precz, nie wiem, w ogień piekielny. Nic podobnego. On chciał i im pomóc. Czy oni tą pomoc do końca przyjęli wszyscy, to jest inna sprawa. Ale ta pomoc polegała na tym, że On chciał dotrzeć do ich sumienia. I to zrobił. On dotarł do ich sumienia. I oni zawstydzeni powychodzili. Trudno powiedzieć, kto co przeżył. Ktoś przeżył refleksję. Ale myślę, że byli wśród nich tacy, którzy następnego dnia byli w stanie dalej oskarżać. Ale myślę, że byli wśród nich i tacy, którzy poszli za Jezusem, widząc Jego miłość, Jego łaskę. Ale wiecie, ta historia mnie wciąż gdzieś tam mieli i wałkuje. Dlatego, że ona gdzieś burzy tą przez nas jakby najbardziej oczywistą kolejność. Dlatego, że dla nas takie normalne jest, że jeżeli grzesznik przychodzi do Jezusa, wyznaje swoje grzechy, Jezus go przyjmuje, przebacza, Kościół go przyjmuje do swojego grona. Ale tutaj Jezus zaburzył tą kolejność. Jezus wcale nie oczekiwał na jej pokutę. Nie znalazłem w tym tekście tego,
żeby ona pokutowała, zanim Jezus okazał jej łaskę. To jest niesamowite, że On przyjął ją taką, jaką była. A dopiero później wynika z tekstu, kiedy jej powiedział: idź i nie grzesz więcej. Nie sądzę, żeby ona odeszła i grzeszyła. Wierzę, że ona przyjęła tę łaskę i została zbawiona. Ale wiecie, to jest coś, co dla nas jest tak ważne, abyśmy znali serce Jezusa. Wiecie, bądźmy ostrożni w tym, aby w imię świętości i sprawiedliwości, abyśmy się przypadkiem nie rozmijali z sercem Jezusa. Czasem lepiej wyrzucić kamień oskarżenia, a wziąć do ręki krzyż miłości i przebaczenia. Bądźmy serca Chrystusowego i myśli Chrystusowej. I przejdę już do ostatniej grupy, do trzeciej, może ciut dłużej się na nią zatrzymamy. Wiecie, ta trzecia grupa to są ci, którzy są życiem, czy sytuacjami, czy chorobami, czy jakąś innymi problemami umęczeni. Do tego stopnia, że czują się zupełnie bezradni, bezsilni, których ogrom problemów czy moc choroby przerasta. I może mówią te słowa, może nawet nie wypowiadając ich, ale może gdzieś w sercu są te słowa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój, tak mówiła Marta i Maria, siostry Łazarza. Ale my może mówimy: Panie, gdybyś Ty się interesował moim życiem, nie musiałbym tak cierpieć. Gdzie jesteś? Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. To są słowa uczniów na morzu w czasie burzy. I kochani, i na to zagadnienie, jak wspomniałem, troszeczkę szerzej chcę spojrzeć. Myślę, że też dlatego, że widzę, docierają takie pytania. Co róż gdzieś słyszę? Właśnie tego pytania, tego typu pytania. Dlaczego tak jest? Dlaczego ja muszę tak cierpieć? Dlaczego moje życie się tak pokomplikowało? Dlaczego Bóg nie odpowiada? Wiecie, nawet i patrząc na chorobę i sytuację naszego pastora, wielu ludzi, dociera to do mnie, pytają, czemu Bóg tak robi? Czemu Bóg tak prowadzi swojego sługę, tak traktuje swojego sługę? Dlaczego tak jest? Moi drodzy, i to pytanie, które może jest wspólnym mianownikiem tej trzeciej grupy pytań, to jest to pytanie uczniów. Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Otwórzmy to miejsce z Ewangelii Marka. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się już wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Myślę, że nie trzeba tutaj opisywać tej historii. Wielokrotnie ona była już tutaj przytaczana, opisywana. A zresztą mamy wyobraźnię, potrafimy sobie wyobrazić ten dramatyzm tej sytuacji. To, że uczniowie byli przekonani, że naprawdę giną, to nie było nierealne, to było rzeczywiste. Oni naprawdę myśleli, że to są ostatnie chwile. Ale chcę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Jezus zareagował. Jezus mówi do nich: jakże to jeszcze wiary nie macie? On przychodzi z napomnieniem, z reprymendą, z napomnieniem do ich życia. Jakże to jeszcze nie macie wiary? Ale o co tu Jezusowi chodzi? O co On ich, może nie oskarża, ale napomina? Jakiej wiary? Czy chodziło Jezusowi o to, że karci ich za to, że nie mają wiary, w tym znaczeniu, że powinni byli wstać i zgromić tą burzę? Czy Jezusowi o to chodzi?
Kochani, czy z tej historii wynika nauka, że kiedykolwiek zdarza się w życiu burza, to mamy wstać i zgromić tą burzę i ona zawsze ustąpi? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Bardzo bym chciał, żeby właśnie tak było, że kiedykolwiek burza się pojawi, to mamy mieć na tyle wiary, aby ją zgromić i zawsze ustąpi. Ale tak nie jest. Wielokrotnie tak jest, oczywiście. Wielokrotnie tak jest, że Bóg przychodzi z ratunkiem. Ale błędem by było powiedzieć, że zawsze. Nie o tym ta historia jest. Wiecie, troszkę mnie niepokoją czasem takie słowa, czy nauki, czy trendy, które raz po raz gdzieś są słyszalne, że dziecko Boże nie może cierpieć. Że dziecko Boże nie powinno cierpieć. Że burze w sytuacji Bożego dziecka nie powinny mieć miejsca. A jeśli już mają, to natychmiast mają zostać ucieszone mocą wiary. Ja wiem, Bóg działa. Jesteśmy tego świadkami. Wielokrotnie Bóg ucisza burzę naszego życia. Ale błędem jest myśleć, że zawsze. Że to jest zawsze pewien automatyzm. Wiecie, automat to jest taka fajna rzecz, bo jest bardzo przewidywalna. Podchodzisz do automatu, czytasz instrukcję, robisz co trzeba i jest. No chyba, żeby się zepsuł. Ale póki jest sprawny, to jest to oczywiste. Wrzucasz, nie wiem, tam 2 złote, wyskakuje mała Coca-Cola. Wrzucasz 5, dużo. Nie korzystam z automatu, więc nie wiem, czy mniej więcej ceny są zbliżone. Ale traktujmy to jako przykład. Jest instrukcja, stosuje się do instrukcji i działa. Kochani, ale to nie jest tak, że pomodlę się trochę, wyskakuje mi mały cud. Pomodlę się więcej, większy cud. Jeśli tak myślisz, że Bóg będzie działał niejako pod naszym naporem czy przymusem, że Bóg musi odpowiedzieć tak, jak my oczekujemy, to Bóg prędzej czy później skoryguje to myślenie. A to jest bolesne, kiedy Bóg musi skorygować to myślenie. Wiecie, i co potem, jeśli zauważymy, że to nie działa tak? To co, dołączymy do tej grupy, którzy na Boga się obrażą i będą mówić, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Wiecie, gdyby tak było, że zawsze i wszędzie możemy wstać i burzę uciszyć, to przede wszystkim robiłby to apostoł Paweł. Zobaczmy, w jaki sposób on funkcjonował. 2 list do Koryntian. 2 list do Koryntian, 11 rozdział. Daleko więcej ja. Więcej pracowałem. Częściej bywałem w więzieniach. Nadmiary byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwach śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. To chciałbym zapytać w takim razie apostoła Pawła, to gdzie jest twoja wiara? Dlaczego nie wstałeś i nie uciszyłeś tej burzy? Jakże to nie macie wiary, gani Jezus uczni? Ale nie chodzi mu o to, że oni powinni to byli zrobić. Jezusowi chodzi o coś innego. Gani ich za to, że oni zaczęli panikować w czasie burzy, nie wiedząc albo zapominając o tym, kogo mają na pokładzie. I dlatego Jezus wytyka im, że nie mają wiary. Moi drodzy, to nie jest tak, że kiedy Jezus jest na pokładzie, to burza się nie przytrafi. Jeśli tak myślimy, to nie jest prawda. Albo idąc za tą myślą, że jeśli już przytrafi się burza, to zawsze, mamy możliwość ją w imieniu Jezusa uciszyć. Wielokrotnie tak jest, ale nie zawsze. Kochani, prawdą natomiast jest to, że gdy Jezus jest w łodzi, to możemy się czuć bezpieczni. Że kiedy Jezus jest w łodzi naszego życia, to bez względu na ogrom fal możemy czuć się bezpieczni. Choćby wydawało ci się, że naprawdę za moment pójdziesz na dno. Choćby ci się wydawało, że naprawdę już nie ma wyjścia. Bo sytuacja wygląda tak dramatycznie. Czegokolwiek by ona dotyczyła. Czy diagnoza lekarska nie pozostawia wątpliwości? Czy jakieś pismo z sądu nie pozostawia wątpliwości? Czy sytuacja rodzinna, może już małżeństwo w rozpadzie?
cokolwiek, cokolwiek. Choćby ci się jak wydawało, że wszystko się przewraca, to kiedy Jezus jest w łodzi, możesz czuć się bezpieczny. Niekoniecznie uciszy się burza od razu, ale możesz czuć się bezpieczny. Kochani, są w tym temacie dwa kłamstwa i chcę ich wyraźnie podkreślić, żebyśmy wiedzieli, że to są kłamstwa. Pierwsze to, że kiedy Jezus jest w łodzi, nie może zdarzyć się burza. To nie jest prawda. To nie jest prawda, bo się zdarza. Więc jeśli byśmy żyli w takim przekonaniu, że kiedy Jezus jest w łodzi, nie może burza się przytrafić, to idąc za tym byłoby drugie kłamstwo, które polega na tym, że jeśli jest burza, to znaczy, że Jezusa nie ma. A to jest tak samo kłamstwo. Nie daj sobie wmówić tego, że jeżeli przeżywasz straszliwą burzę, to że Jezusa nie ma w tej łodzi. To również jest kłamstwo. Jezus jest w tej łodzi. Jeśli jesteś Jego dzieckiem oczywiście. I chce ci pomóc. Tą myśl chcę najmocniej podkreślać. Z Jezusem jesteś bezpieczny. Jakkolwiek by nie było, z Jezusem w łodzi swojego życia możesz czuć się bezpieczny. I o tym mówi ta historia z Ewangelii Marka. Ale moi drodzy, co to znaczy bezpieczny? No właśnie, co to znaczy bezpieczny? Bo tu znowu możemy się rozminąć z tym. Bo czasem może myślimy bezpieczny, to zawsze uratowany względem według naszego myślenia. No niekoniecznie. Z Jezusem bezpieczny. To jest zawsze być w centrum Jego woli. Z Jezusem bezpieczny to być wtulony w Jego ramiona. Z Jezusem bezpieczny to być tak blisko Niego, w Jego ramionach, słysząc Jego głos, słysząc bicie Jego serca. To jest bezpieczeństwo bycia w Nim, z Nim. To jest zaufanie, że On poprowadzi moje życie, jakkolwiek On uważa, że jest najlepiej. Choćby nawet i przez Jordan trzeba było przejść. Wiecie, kiedy trzech młodzieńców z księgi Daniela stanęli przed ogromnym wyzwaniem, to oni, zanim zostali wrzuceni w ognisty piec, kiedy jeszcze mieli wybór, mogli się pokłonić, to oni wtedy rozumieli, co to jest bezpieczeństwo. To oni rozumieli, co to jest bezpieczeństwo z Jezusem czy z Bogiem. To było to, że oni po prostu Mu zaufali całkowicie. Bezwzględnie Mu zaufali. I mówią, że to jest obojętne, czy ich Bóg wyrwie, czy ich Bóg nie wyrwie. Oni są bezpieczni w Jego ramionach. Jakkolwiek sytuacja się potoczy. Przypomina mi się wiele lat temu, kiedy mama mojej żony zachorowała, kiedy przez parę ładnych miesięcy codziennie tam były spotkania modlitewne. Na początku gdzieś Bóg nam dał słowo i to było takie ewidentne, przez Boga posłane słowo, które brzmiało zwycięstwo. Że będzie zwycięstwo. No słuchajcie, jak można takie słowo zrozumieć inaczej? Jeśli modlimy się o chorego i otrzymujemy słowo, że będzie zwycięstwo, to było dla nas oczywiste, że będzie uzdrowienie. Ale zwycięstwo Bóg rozumiał inaczej. Zwycięstwo Bóg zrozumiał inaczej. To było zwycięstwo, które polegało na tym, że ona w Bożych ramionach mogła przejść na drugą stronę. W zupełnym pokoju, otoczona modlitwą, otoczona bliskimi. I czasem bezpieczeństwo w ramionach Jezusa właśnie polega na tym. My tego nie wiemy do końca. Ale zawsze mamy prawo i możliwość wyznawać moc i uzdrowienie nad chorymi. I tego będziemy się trzymać. Chyba, że Bóg wyraźnie powie inaczej. Ale jeśli nie, to będziemy wzywać imienia Pańskiego nad każdym chorym. Ale zostawiamy decyzję w Jego rękach. Bo On wie najlepiej. Bo On wie, co dla nas jest najlepsze. Kochani, jeszcze zanim będziemy się modlić,
Jeszcze raz chcę się przyjrzeć temu zdaniu na koniec. Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Słuchajcie, pomyślcie, co może Jezus czuć, kiedy by usłyszał takie zdanie od nas. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby mi moja córka, jedna czy druga, powiedziała: tato, ty się nie interesujesz moim życiem. Ciebie nie obchodzi, co ja przeżywam. Wierzę, że tego nigdy nie usłyszę. Ale gdybym to usłyszał, wiecie, moje serce by krwawiło. Byłbym zraniony do głębi. Bo to nie jest prawda. Bo wiem, jak ich kocham. Bo wiem, co byłbym w stanie dla nich zrobić. I to byłoby kłamstwo. Jeśli my gdzieś swoim myśleniem wyrażamy to względem Boga: Panie, nic cię to nie obchodzi, jak ja cierpię. Wyobraźcie sobie, co on musi czuć. On jest Bogiem, ale ma uczucia. I nie rańmy go. On umierał za nas na krzyżu. Zrobił dla nas wszystko. Przelał swoją świętą krew. Wiecie, to były straszliwe cierpienia. Dla nas, z miłości. On nas nosi przez życie. On nas wspiera, on nas pomaga. Nikt się tak nie interesuje nami jak on. Dlatego jest strasznie bolesne to pytanie. Nic cię to nie obchodzi, że ja ginę, że cierpię? Pewnie nie zadajemy takich pytań w sensie słownym, bo znamy Biblię i wiemy, że nie powinniśmy. Ale czasem gdzieś w emocjach to może narastać. Czasem gdzieś w naszym bólu może się to pojawiać. Dlatego bądźmy ostrożni, aby nie sprawiać bólu naszemu Ojcu. Kiedyś lud izraelski zapędził się troszkę i w ten sposób traktował Boga. Otwórzmy na moment jeszcze 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 7. I tu jest tekst o tym, jak Bóg ich kocha, jak Bóg ich wybrał. I to jest coś, co jest prawdą. To jest fakt rzeczywisty, który mówi Bóg. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i wybrał was, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam. A wcześniej czytaliśmy, że przylgnął Pan do was i z miłości swojej ku wam was wybrał i prowadzi. Kilka rozdziałów wcześniej, czyli 1 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, werset 31, jednym zdaniem podsumowuje coś, co następowało dalej. Tam czytaliśmy o wybraniu, a teraz czytamy o prowadzeniu. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię tak jak ojciec nosi swoje dziecię. Przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. To jest ten kolejny etap. Najpierw Bóg mówi: z miłości was wybrałem. A potem mówi: z miłością was prowadzę. Noszę was na rękach. A wiecie, co lud izraelski myślał o tym? Kilka wersetów powyżej. 27. I szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amoryjczyków na naszą zgubę. Do tego jest człowiek zdolny, kiedy odwróci swój wzrok od Jezusa. Kiedy pozwoli na to, aby ból, aby cierpienie, aby to zagrożenie życia, w którym jest, wzięło górę nad wiarą i zaufaniem. Oczywiście lud izraelski w tych sytuacjach nie miał lekko. To były realne problemy. Bardzo drastyczne czasem problemy. Ale zapominali o tym, że przed sobą mają słup obłoku, że Bóg ich prowadzi, że Bóg jest z nimi, że Bóg, mówiąc obrazowo, jest w łodzi ich życia i powinni się byli czuć bezpiecznie. Ale nie czuli się bezpiecznie,
bo nie patrzyli na Niego, bo nie ufali. I potrafili zadać taki ból, mówiąc już tym obrazem, mówiąc Bogu, że ich nienawidzi, że z nienawiści to wszystko im zrobił. A prawda była totalnie inna. Moi drodzy, a więc wracając się jakby do tej trzeciej grupy, nie musimy wszystkiego zrozumieć. Nie musimy wszystkiego zrozumieć. Bóg nie ma obowiązku się nam tłumaczyć. Wiecie, tam gdzie jest zrozumienie sytuacji, tam już nie ma potrzeby zaufania. Kiedy już coś rozumiem, no to okej, ogarniam to już, wiem o co chodzi. Jakoś sobie z tym dam rady. Ale wtedy gdzieś moje zaufanie jest już niepotrzebne. A Biblia tyle razy mówi, zaufaj mi. To jest coś, czego Bóg chce nas nauczyć. To jest to, co chce Bóg nas wypracować. Zaufaj. Nie musisz rozumieć. Czasem Bóg uchyla rąbka tajemnicy. Czasem daje nam całą wiedzę. Ale to od Niego jest uzależnione. Czy nas będzie informował, czy nie. A do nas należy Mu zaufać. Jakkolwiek wygląda Twoja sytuacja. Wiecie, kiedy uczniowie tak zareagowali tym pytaniem, nie widzisz, Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Jezus ich nie pochwalił. Ale Jezus chciał im też pomóc. Pomóc przez słowo nagany, przez słowo reprymendy.